Za polecenie tej sprawy dziękuję Adrianowi. Rodzina Z mieszkała w Lądku Zdroju przy ulicy Wiosennej. Tomasz i Anita byli małżeństwem. Mieli oni syna Konrada i kilka lat młodszą córkę Karolinę, która przyszła na świat w roku 2003. Tomasz był stolarzem, który specjalizował się w robieniu drzwi. W okolicy był on znany i szanowany. Miał wielu znajomych. Był on osobą lubiącą i propagującą aktywność fizyczną. Sam brał udział w zawodach i na lokalnym szczeblu osiągał sukcesy w rajdach rowerowych. Poza tym biegał, morsował, wspinał się po górach, a także brał udział we wszelkich akcjach charytatywnych w okolicy. Swoją pasją próbował też zarażać swoją córkę. Zabierał ją na wyprawy rowerowe już od najmłodszych lat. Jeszcze jako mała dziewczynka spędzała długie godziny na wycieczkach rowerowych z tatą. W roku 2017 Tomasz razem z córką wzięli udział w zawodach w jeździe drezyną spalinową. Udało im się zdobyć pierwsze miejsce w zawodach w kategorii rodzina. Mężczyzna brał też udział w innej kategorii, gdzie również wygrał. Tomasz swoimi sportowymi przygodami lubił dzielić się na portalach społecznościowych. Założył specjalny profil na Facebooku. Tam wrzucał, okraszone komentarzem, zdjęcia dokumentujące wspólną pasję jego i córki. Jednak ich życie rodzinne nie było tak kolorowe, jakby się mogło wydawać. W roku 2019 Anita i Tomasz się rozstali. Od dawna się między nimi nie układało. Mężczyzna stosował przemoc względem żony. W roku 2018 poznał nową kobietę i miał dosyć swojej aktualnej żony. Po rozwodzie Anita i Karolina wyprowadziły się z domu. Konrad był już dorosły i już od kilku lat nie mieszkał z nimi. Tomasz zamieszkał ze swoją nową partnerką. Jak się później okaże, życie w domu rodziny Z od dawna dalekie było od idealnego. I to nie tylko dlatego, że mężczyzna używał przemocy, ale o tym za chwilę. Karolina Z uwielbiała zwierzęta, jednak największą miłością pałała względem koni. Właśnie w ten sposób poznała urodzoną w roku 1982, czyli 21 lat starszą od siebie, Juliannę S. Mieszkała ona w Konradowie, kilka kilometrów od Lądka Zdroju, z którego pochodziła Karolina. Julianna miała konie, a także była założycielką fundacji Me Before You, która miała na celu m.in. ratowanie koni skazanych na rzeź. Prócz tego prowadziła też terapię dla osób, które cierpiały z powodu psychicznego znęcania się. Karolina pomogła w złapaniu konia, który uciekł ze stadniny należącej do Julianny. Te okoliczności sprawiły, że miały czas, by ze sobą porozmawiać po odprowadzeniu konia na miejsce. Udały się na wspólny spacer, w trakcie którego odbyły długą rozmowę. Nastolatka była przybita sytuacją w rodzinie, a sporo starsza od niej kobieta próbowała podtrzymać ją na duchu. W ten sposób rozpoczęła się ich znajomość. Kiedy okazało się, że Julianna posiada stadninę koni i ratuje życia zwierząt, tym bardziej zaskarbiła sobie sympatię Karoliny. Julianna uczyła ją jeździć na koniach. Bardzo się polubiły, a nastolatka uwielbiała się pojawiać u niej i spędzać czas ze zwierzętami. Dla nieletniej dorosła stała się przyjaciółką, której mogła powiedzieć wszystko. Jak dotąd miała problem z nawiązaniem takiej relacji z rówieśnikami. Po tym, jak wyprowadziła się od ojca, sporo czasu spędzała u swojej nowej przyjaciółki. W roku 2020 Anita, matka Karoliny, zachorowała na COVID-19. Nastolatka wykorzystała tę sytuację, by przenieść się do swojej wiele lat starszej znajomej. Jak pewnie pamiętacie, były to czasy, kiedy osoby chore na COVID, jak i ich współdomownicy, obejmowani byli kwarantanną. Anita ten czas miała spędzić w domu, gdzie mieszkał jej były mąż. Karolina nie chciała wracać do tego miejsca i dlatego na jakiś czas przeniosła się do Julianny S., co wówczas nie wydawało się być aż tak dziwne, jak miałoby to miejsce w normalnych okolicznościach. Niespełna 40-letnia kobieta przygarnęła ją pod swój dach. Ojciec zaczął naciskać, by Karolina również przyjechała do domu. Jednak ta wzbraniała się przed tym.
dlaczego aż tak bardzo nie chciała wrócić do swojego rodzinnego domu? Zdecydowała się opowiedzieć Juliannie o czymś, co przez lata ukrywała przed światem. To, co teraz powiem, jest wersją wydarzeń opowiedzianą przez Karolinę. Zaznaczam, że nie potwierdza jej nikt z otoczenia rodziny, a większość wręcz zaprzecza, by taka sytuacja mogła mieć miejsce. Jak już wspomniałem wcześniej, życie w ich domu tak naprawdę nigdy nie było idealne. Ale co się działo tam tak naprawdę? Karolina opowiedziała swojej przyjaciółce o tym, co robił jej ojciec, gdy nikt nie patrzył. Otóż, kiedy była jeszcze małą dziewczynką, Tomasz zaczął wykazywać niepokojące zainteresowanie swoją córeczką. Z czasem zaczął posuwać się coraz dalej. Molestował ją, kiedy nie miała skończonych nawet 10 lat. Kategorycznie zabraniał mówić dziewczynce komukolwiek o tym, co jej robił. Prócz swoich obrzydliwych skłonności, mężczyzna był agresywny względem niej i matki, ale nie tylko. Po jednej z wycieczek rowerowych, w których posunął się za daleko, był bardzo podenerwowany. Zrobił w domu awanturę, jak już to miał w zwyczaju. Jednak tym razem posunął się dalej. Na jego zachowanie reagował pies, który zaczął szczekać. Rozwścieczony mężczyzna chwycił psa i zaczął go uderzać. Katował go tak długo, aż pozbawił go życia. Świadkiem tego zajścia była przeżywająca traumę córeczka. Potem przez długi czas powtarzał jej, że skończy tak jak jej ukochany pupil, jeżeli komukolwiek powie o ich małym sekrecie. Czuł, że ma nad swoją córką, a jednocześnie ofiarą, pełną kontrolę. On sam stracił wszelkie hamulce i posuwał się coraz dalej. Ich wyprawy na rowery były coraz dłuższe, a dla dziewczynki coraz bardziej traumatyczne. Zabierał ze sobą namiot i zmuszał córkę do seksu oralnego. Ten dramat Karoliny miał trwać przez lata. Do czasu, gdy w roku 2018 Tomasz stracił zainteresowanie swoją żoną i zaczął spotykać się z inną kobietą. Wtedy też przestał interesować się córką. Twierdzi ona, że wyprowadzka z domu była dla niej wyciągnięciem z piekła. Kiedy w roku 2020 pojawiła się szansa na powrót do tego miejsca, zdecydowała się za wszelką cenę temu zapobiec. Swoją historię nastolatka opowiedziała kilku osobom. W końcu zdecydowała się złożyć zawiadomienie na policję. Sprawą zajęła się prokuratura. Zeznania Karoliny zostały uznane za wiarygodne. Biegły psychiatra nie stwierdziłby kłamała. Tym samym nieskazitelny wizerunek Tomasza jako aktywisty, sportowca i sumiennego stolarza legł w gruzach. Karolina od tego czasu już została w domu swojej nowej przyjaciółki w Konradowie. Matka nie była już w stanie przekonać jej, by wróciła. Zaczęła tracić z nią kontakt. Zdaniem bliskich nastolatki, od czasu przeprowadzki do Julianny zaczęła się diametralnie zmieniać. Jak to ujmowała matka, było tak, jakby ktoś sączył jad do jej ucha. Karolina przy pomocy Julianny założyła zbiórkę w internecie na pomoc prawną. Kobieta złożyła nawet wniosek o zostanie rodziną zastępczą dla Karoliny. Sąd zdecydował się dać jej opiekę prawną nad nieletnią wówczas dziewczyną. W tym samym czasie nastolatka poznała Dariusza Z, nazywanego wśród znajomych Fox. Ci dwoje zbliżyli się do siebie i zostali parą. Mężczyzna był od niej sporo starszy, co więcej, był nawet znacznie starszy od jej ojca. Miał on 51 lat. Miał też rodzinę, ale nie przeszkadzało mu to w spotykaniu się z atrakcyjną nastolatką. Dariusza poznały przy okazji zbiórki dla Karoliny. Mężczyzna miał swoją drukarnię i pomagał im w przygotowaniu ulotek i plakatów. Julianna i Karolina próbowały jeszcze nagłośnić sprawę w mediach ogólnokrajowych. W tym celu zgłosiły się do programu Uwaga. Wkrótce powinien ruszyć proces, w którym Tomasz był oskarżany o wieloletnie molestowanie swojej córki. Prócz tego postawiono mu zarzut dotyczący zabójstwa psa. Do tego ostatniego mężczyzna się przyznał, do pozostałych absolutnie nie. Do procesu jednak nigdy nie doszło. 9 marca 2022 roku miał miejsce pożar w domu przy ulicy Wiosennej, w którym mieszkał Tomasz Z.
W zgliszczach znaleziono ciało należące do 44-letniego mężczyzny. Było w takim stanie, że nie sposób było określić, co było przyczyną zgonu. Potrzebny był też czas na ustalenie, czy były to zwłoki Tomasza. Choć było to formalnością, to jakiś czas później zostało to potwierdzone. Okazało się, że na niedługo przed pożarem Tomasz na swoim profilu na Facebooku opublikował post. Wstawił w nim zdjęcie Tomasza Siwca, który w roku 1968 na stadionie dziesięciolecia podpalił się w akcie sprzeciwu wobec inwazji wojsk Układu Warszawskiego. Zdjęcie to miało symbolizować akt, którego dopuścił się tuż po jego publikacji. Tomasz napisał tak. Na zdjęciu Ryszard Siwiec. Ja zrobię to trochę inaczej, ale podobnie. Tomasz w opublikowanym poście napisał, że został oskarżony o molestowanie swojej córki przez jej znajomą, która miała na nią destrukcyjny wpływ. Juliannę przedstawiał jako manipulantkę, która zachowywała się względem Karoliny niczym guru sekty. Teraz przedstawię wam fragmenty listu, który po sobie zostawił. Nie ma sensu być w miejscu, w którym można ci zabrać wszystko, co najważniejsze, nawet jeżeli niczego złego nie zrobiłeś. Straszne. Jestem niewinny. Nigdy nie było nic niemoralnego w moim zachowaniu. Mieliśmy rewelacyjny kontakt ze sobą. Karolina zawsze była, jest i będzie moją kochaną córeczką. Wybaczyłem Karolinie te oskarżenia. Wiem, że sama tego nie wymyśliła. Z racji śmierci Tomasza sprawę molestowania umorzono, choć ludzie z jego otoczenia nie wierzą, by mógł być odpowiedzialny za taki czyn. Jeszcze zanim doszło do samospalenia, mężczyzna publikował posty, w których odnosił się do sytuacji, która wokół niego zaistniała. Miał wyrzuty względem swojej byłej partnerki, a matki Karoliny, o to, że wyrażała zgodę na przebywanie ich córki u Julianny. Twierdził, że była to zemsta na nim ze strony byłej żony. Pisał tak. Protestowałem przeciw temu, że Karolina przebywa u Julianny S. w Konradowie. Żeby się mnie pozbyć, S. złożyła doniesienie na policję, że dopuszczam się molestowania wobec Karoliny. Zgodnie z prawem, można wziąć sobie czyjeś dziecko, dokonać na nim psychomanipulacji, upominającego się ojca wyłączyć jednym kliknięciem. Musiałem udowadniać, że nie jestem bestią, a powinno być tak, że to mi się przedstawia dowody, że nią jestem. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy stanęli murem za prawdą, za mną. Dziękuję przyjaciołom, poczciwym ludziom. Krzyczę głośno nie przeciw działaniom organów niesprawiedliwości. Nikt z otoczenia Tomasza nie wierzył w jego winę. Niech poświadczy o tym fakt, że po jego śmierci powstała lokalna edycja biegu nazwana jego imieniem i nazwiskiem, by go upamiętnić. Bliscy Tomasza nie wierzyli też w to, że on sam targnął się na własne życie. Podobno od jakiegoś czasu mówił, że boi się o własne bezpieczeństwo i obawia się najgorszego. Miał mówić, by pod żadnym względem nie wierzyć w jego samobójstwo. Tylko kto chciałby zrobić mu krzywdę? Myślę, że jest to dobry moment, bym przedstawił wam osobę Julianny S. Jej rodzice to Mieczysław i Barbara. Julianna była ich jedyną córką. Z wykształcenia jest lingwistką i zna kilka języków. Większość życia jako rodzina spędzili poza granicami naszego kraju. Mieczysław i Barbara pracowali m.in. w Afryce, a dokładniej w RPA. Po kilku latach tam spędzonych przenieśli się do Europy. Najpierw do Niemiec, a potem do Anglii, gdzie przez wiele lat mieszkali. Tam dorobili się niemałych pieniędzy. Przez cały ten czas Julianna nigdy nie poznała mężczyzny, z którym związałaby się na stałe. Nie doczekała się też dziecka. W końcu, na starsze lata, małżeństwo S postanowiło na stałe zamieszkać w Polsce. Razem z dorosłą już córką zamieszkali w Konradowie. Jednak z czasem zdecydowali się przeprowadzić do Kudowy Zdrój, do mieszkania przy ulicy Zdrojowej. Julianna została sama w domu na wsi. W
wprowadził się do niej jej partner, Michael. Nieopodal domu Julianna zdecydowała się wybudować wybieg dla koni. Sama siebie przedstawiała jako agentkę luksusowych nieruchomości. Jak wspomniałem wcześniej, Mieczysław i Barbara mieli sporo pieniędzy. Za nie kupili 3 mieszkania w Kudowie, a mieli jeszcze jedno we Wrocławiu. Wkrótce Julianna poznała Karolinę. Ta zaczęła przyjeżdżać tam każdego dnia, by spędzać czas z końmi. Jakiś czas później Michael się wyprowadził. Złożyło się to w czasie, kiedy nastolatka przeprowadziła się pod dach Julianny. Rodzice kobiety tylko czasem odwiedzali córkę w domu na wsi. Jednak w roku 2022 kontakt z nimi zupełnie się urwał. Głównie za sprawą nieporozumień między córką i rodzicami. Oni planowali wybudować dom na terenach nieopodal tego, w którym mieszkała Julianna. Ta jednak absolutnie tego nie chciała. Od dłuższego czasu dochodziło między nimi do kłótni na ten temat. W końcu, w trakcie jednej ze sprzeczek, Julianna zareagowała tak mocno, że doszło do szarpaniny między nią i ojcem. To był ostatni raz, kiedy rodzice przyjechali do niej do Konradowa. Jednak nie tylko córka straciła kontakt z Mieczysławem i Barbarą. Również znajomi i dalsza rodzina przez długie tygodnie nie mieli od nich żadnych znaków życia. Większość ich znajomych mieszkała w Anglii, gdzie małżeństwo spędzało wiele lat życia. Nie mieli zatem możliwości odwiedzić ich osobiście. 20 kwietnia 2022 roku jeden z dalszych członków rodziny S, mieszkającej przy ulicy Zdrojowej w Kudowie Zdrój, zgłosił na policję, że od dłuższego czasu nie ma kontaktu ze starszym 70-letnim małżeństwem. Z racji niemożliwości skontaktowania się z nimi, policja dotarła do ich córki, Julianny. Poprosili ją o możliwość udostępnienia mieszkania, by je sprawdzić. Kiedy funkcjonariusze pojawili się na miejscu, już przy drzwiach uderzył ich nieprzyjemny zapach dochodzący z wnętrza mieszkania. Było to alarmujące, zwłaszcza, że rodzina od 3 miesięcy nie miała kontaktu z gospodarzami. Funkcjonariusze weszli do środka. Mieszkanie wyglądało jak przygotowane do generalnego remontu. W jednym z pokojów funkcjonariusze znaleźli 2 pakunki zawinięte w folię malarską. Okazało się, że były to ciała 2 osób w zaawansowanym stadium rozkładu. Byli to Mieczysław i Barbara S. Zginęli od ran postrzałowych, co mimo dalekiego stadium rozkładu można było ustalić na pierwszy rzut oka. Ktoś oddał w ich kierunku strzały z bliskiej odległości. Z racji stadium rozkładu jasnym było, że do zabójstwa musiało dojść kilka tygodni, a najpewniej kilka miesięcy wcześniej. Sąsiedzi mieli o Mieczysławie i Barbarze dobrą opinię. Choć żyli własnym życiem i niespecjalnie pielęgnowali relacje sąsiedzkie, to nikt o nich złego słowa powiedzieć nie mógł. Spokojne starsze małżeństwo, które nikomu nie wadziło i nie miało żadnych konfliktów. Bardzo kulturalni małżonkowie, którzy nadal bardzo się kochali. Kto i dlaczego pozbawił ich życia? Tego dowiedzieć się musieli śledczy. Sekcja zwłok wykazała, że starsze małżeństwo zamordowane zostało w styczniu. Nie było żadnych śladów włamania. Mieszkanie zamknięte było na klucz. Kimkolwiek był zabójca, wszedł do środka za zgodą gospodarzy, a być może miał nawet własny klucz. Sąsiedzi nie przypominali sobie żadnych niepokojących odgłosów dobiegających z mieszkania w styczniu. Starsze małżeństwo nie miało też żadnych wrogów. Z racji ich majętności brano pod uwagę, że zbrodnia mogła mieć charakter rabunkowy. Jednak nie ustalono, by z mieszkania zniknęły jakieś drogocenności. Jakim cudem sąsiedzi tak długo nie czuli zapachu rozkładających się tygodniami ciał? Były one zawinięte w dywany. W mieszkaniu przez cały czas uruchomione były klimatyzatory, a także ozonator. Prócz tego w całym mieszkaniu porozwieszane były zawieszki zapachowe, które na celu miały zakamuflowanie odoru rozkładających się ciał. Przez 3 miesiące zdawało to egzamin.
sprawą zajęła się prokuratura krajowa w Krakowie. Rozpoczęto przesłuchiwania potencjalnych świadków. Małżeństwo miało córkę. Ta, mimo braku kontaktu z rodzicami, przez 3 miesiące nie zaniepokoiła się tym faktem i nie próbowała nikogo zawiadomić. Sama nie pojawiała się na miejscu, choć jak później uda się ustalić śledczym, było to nieprawdą. Należało przyjrzeć się Julianie S. Przeprowadzono rozmowy z jej sąsiadami w Konradowie. Ci nie mieli o niej zbyt dobrej opinii. W ich mniemaniu kobieta była dziwna. Odnosili wrażenie, jakby była z sekty. Choć na tym etapie śledztwa wiadomym było, że państwo S zginęli już w styczniu, to okazało się, że Julianna była w mieszkaniu już w lutym. Mieszkanie usytuowane było na najwyższym piętrze w bloku. W lutym właśnie sąsiadka mieszkająca poniżej została zalana. Próbowała skontaktować się z mieszkającymi nad nią Mieczysławem i Barbarą. Nikt jednak nie odpowiadał. Nie otwierali drzwi, ani nie odbierali też telefonu. Wówczas kobieta zwróciła się do spółdzielni mieszkaniowej. Ta skontaktowała się z ich córką Julianną. Ona powiedziała, że rodzice wyjechali do Anglii, ale ona ma klucze i zajmie się wyciekiem, który nastąpił w ich mieszkaniu. Spółdzielnia chciała wysłać swojego pracownika do naprawy usterki. Powiedzieli jej, że mają klucze do mieszkania i mogą bez problemu do niego wejść. Ale Julianna stwierdziła, że sama załatwiła zaufanego hydraulika. Nikt oprócz niej nie wszedł do środka. Była w mieszkaniu i musiała wiedzieć o tym, że jej rodzice nie żyli. Jako, że nie zgłosiła tego faktu, jasnym było łączenie jej ze śmiercią Mieczysława i Barbary. Już po uporaniu się z wyciekiem, Julianna przyszła do spółdzielni, by dać znać, że problem został zażegnany. Powiedziała też, że jakiś czas temu wymienione zostały zamki w drzwiach i klucze, w których posiadaniu była spółdzielnia, na nic się nie przydadzą. Wychodząc, zabrała te klucze. Policjanci dotarli do Julianny, a także do mocno związanej z nią Karoliny Z. Zdecydowano się je obie przesłuchać. Obie szybko przyznały się do wiedzy na temat zabójstwa. Każda jednak podawała inną wersję wydarzeń. Zdaniem Julianny, feralnego dnia pojawiły się w domu jej rodziców, by poprosić ich o radę. Chciały odkręcić sprawę z pozwaniem ojca Karoliny o molestowanie. Z racji, że wizyta się przedłużyła, zostały na noc. Kiedy Julianna była w kuchni, Karolina miała pojawić się z pistoletem w dłoni. Oddała 3 strzały w kierunku jej matki. W tym czasie Mieczysław był w łazience. Zaalarmowany hałasem w kuchni wyszedł. Wtedy nastolatka oddała strzały także w jego kierunku. Zdaniem kobiety do niej również strzeliła. Twierdzi, że od tego czasu ma na brodzie ślad po pocisku. Zgoła inną wersję podała Karolina Z. Jej zdaniem Julianna od dawna powtarzała, że nienawidzi swoich rodziców i nosiła się z zamiarem zamordowania ich. W jednej z rozmów powiedziała, że ich zastrzeli, a kiedy będą już martwi, potnie ich. Obwiniała rodziców o to, że przez nich rozstała się z partnerem. Prócz tego wyciągnęła z ich konta bankowego pieniądze i obawiała się, że się zorientują. Zdaniem Karoliny, Julianna wydała jej polecenie, by poszła z nią do domku w Kudowie i pomogła w zabójstwie. Kiedy już były na miejscu i była sama z matką w kuchni, oddała do niej strzały. Najpierw 2 w plecy, a kiedy upadła już na ziemię, kolejny w klatkę piersiową. Potem dała broń Karolinie i rozkazała jej strzelić do ojca, który wyszedł z łazienki. Ona się wzbraniała, ale Julianna nalegała. W końcu oddała 2 strzały, przy czym jeden z pocisków przeszedł na wylot i trafił Julianne w szczękę. W związku z informacjami, jakie się udało zebrać, w areszcie tymczasowym zatrzymano Julianne, Karolinę, a także Dariusza Z. Obie kobiety starały się umniejszać swój udział w zabójstwie. Śledczy, analizując dowody, a także zeznania oskarżonych, ustalili prawdopodobny przebieg zbrodni. Jak doszło do zabójstwa? 13 stycznia 2022 roku kobiety przyszły do mieszkania rodziców starszej z nich. Tamci
Niczego nie podejrzewając, wpuścili je do środka. Julianna miała przy sobie półautomatyczny pistolet Skorpion, kaliber 7,65 mm, o czym rodzice mieli nie wiedzieć. Nie wahając się długo, będąc sam na sam z matką w kuchni, kobieta oddała dwa strzały w jej kierunku, pozbawiając ją życia w mgnieniu oka. Kiedy już leżała na ziemi, strzeliła ponownie, by mieć pewność. Następnie broń przekazała swojej wspólniczce w zbrodni. Ta, na polecenie Julianny, wymierzyła broń w kierunku Mieczysława i nie wahając się zbyt długo, oddała dwa strzały, pozbawiając go życia. Jak to możliwe, że sąsiedzi nie słyszeli strzałów? Broń wyposażona była w tłumik. Nie działa on totalnie bezgłośnie, jak przedstawione jest to w filmach, ale w znacznym stopniu ogranicza hałas. Sąsiedzi mieli prawo nie skojarzyć odgłosów dochodzących z mieszkania z wystrzałem z broni palnej. Wszystko działo się na tyle szybko, że ofiary nawet nie krzyczały. Skąd zabójczynie miały broń? Karolina wyznała śledczym, że przekazał im ją Dariusz Z. On pokazał im, jak posługiwać się pistoletem. Do tego mężczyzny wrócę jeszcze w późniejszej fazie historii. To nie jest też tak, że Julianna działała spontanicznie i zostawiła ciała w mieszkaniu, wiedząc, że prędzej czy później ktoś je znajdzie. Miała skrupulatnie obmyślany plan. Miał on jednak, mówiąc delikatnie, kilka niedociągnięć. Otóż po dokonanej zbrodni wokół ciała zabójczynie rozłożyły specjalnie na tę okazję kupione larwy much żerujących na zwłokach. W myśl planu Julianny te muchy miały pozbyć się ciał, a przynajmniej tkanek miękkich. Wcześniej wspólnie z Dariuszem mieli hodować te muchy. Jak się zapewnie domyślacie, ten element planu nie do końca poszedł po ich myśli. Przeprowadzona została wizja lokalna. W jej trakcie Julianna ze stoickim spokojem opowiadała o tym, jak wspólnie z Karoliną mordowały jej rodziców. Młodsza z kobiet też zadziwiła policjantów, którzy towarzyszyli im w trakcie wizji lokalnej. W pewnym momencie opowiadania o morderstwie stwierdziła, że jest głodna i wysyłała funkcjonariusza po hot doga i kawę. Prokuratura skierowała akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Świdnicy. Po zebraniu materiału dowodowego ruszył proces. Miało to miejsce w czerwcu roku 2023. W pierwszym dniu procesu Julianna nie chciała składać zeznań. Choć początkowo miała kamienny wyraz twarzy, to w momencie, gdy przedstawiono opis zbrodni, rozsypała się, a po jej policzkach popłynęły łzy. W trakcie procesu wyszło na jaw, że kobieta od dłuższego czasu nosiła się z zamiarem zamordowania swoich rodziców. Podjęła już nawet próbę ku temu. Wspólnie z Karoliną zrealizować swój plan chciały w Wigilię roku 2021. Tego dnia pojawiły się w domu rodziców Julianny. Zabrały ciasto, które nafaszerowały weterynaryjnymi środkami usypiającymi, przeznaczonymi dla dużych ras psów, a także dla koni. Dokładniej, substancję usypiającą dodały do polewy, którą polały ciasto. Poczęstowały nim rodziców Julianny. Liczyły, że uśpią Barbarę i Mieczysława i we śnie odbiorą im życie, dusząc ich. One same nie jadły. W środku były migdały, na które rzekomo Karolina miała być uczulona, a sama Julianna była na diecie odchudzającej i nie mogła jeść takich rzeczy. Ten plan jednak spalił na panewce. Dawka substancji dosypanej do ciasta była zbyt mała i nie sprawiła, że rodzice usnęli po jej spożyciu. Kobiety jednak nie zniechęciły się tym niepowodzeniem i podjęły kolejną próbę, tym razem skuteczną. Jednym ze świadków w sprawie był Robert K., sąsiad Julianny. Pracował on przy pracach ziemnych na jej działce. Wielokrotnie był świadkiem kłótni rodziców z córką. Najczęściej dotyczyły one domu. Rodzice przepisali tę nieruchomość na nią. Planowali jednak wybudować kolejny domek na tej działce, by obok postawić dom. Chcieli tam mieszkać.
Sama Julianna była temu bardzo przeciwna i wbrew woli rodziców postawiła w tym miejscu stajnię. Było to kością niezgody przez lata. Robert przyznał, że sąsiadka nim manipulowała. W pewnym momencie razem założyli biznes. Ona wniosła w spółkę swoje nieruchomości, a on inwestował finanse. Robert uważa, że kobieta była w nim zakochana i skłóciła go z jego partnerką, chcąc mieć go tylko dla siebie. Jego zdaniem Julianna w jego obecności niewybrednie wypowiadała się na temat swoich rodziców. Niejednokrotnie miała mu mówić, że ich zabije. Mężczyzna nie sądził, że kiedykolwiek wprowadzi swoje słowa w czyny. Myślał, że jest to tylko takie gadanie w nerwach. Pewnego razu poprosiła wspólnika, aby wykopał dwa duże doły na obornik. Kiedy już to zrobił, ta powiedziała, że w tym miejscu pochowa swoich rodziców już po tym, kiedy ich zabije. Mimo wszystko nadal utrzymywał z nią kontakty. Szale przechylił incydent z jego córką. Kiedy kobieta została pewnego dnia sam na sam z dziewczynką, powiedziała jej, że powiesi ją na gałęzi. Wówczas postanowił zakończyć interesy z Julianną i zerwał z nią całkowicie kontakt. Inni sąsiedzi plotkowali, że Julianna mogła prowadzić jakąś sektę. Obu kobietom postawiono zarzut podwójnego zabójstwa w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Przyczyną zbrodni miały być kwestie finansowe. Usłyszały też zarzut zbezczeszczenia zwłok oraz usiłowania zabójstwa w grudniu roku 2021. Za te czyny grozi im kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Dariuszowi Z. natomiast prokurator postawił zarzut nielegalnego nabycia broni palnej, a także dostarczenie jej zabójczyniom, a następnie zatarcie śladów przestępstwa poprzez ukrycie broni. On również został oskarżony o udział w bezczeszczeniu zwłok. Już po zatrzymaniu pojawiało się sporo plotek na temat Julianny. W okolicy mówiło się, że nieopodal domu w Kondratowie znaleziono ciało przyjaciela kobiety, a także ciało jej partnera. Nic takiego jednak nie miało miejsca. Śledczy natomiast potwierdzili, że trwają ustalenia odnośnie innych przestępstw, jakich mogła dopuścić się kobieta. Ze względu na dobro śledztwa nie ujawniano więcej informacji. W trakcie procesu Anita, matka Karoliny, przyznała, że od kiedy ta poznała Juliannę, zaczęła się zmieniać. Odsunęła się od rodziny. Nie wierzy ona w wersję córki, która oczerniała Tomasza, robiąc z niego pedofila. Ona mieszkała z nimi przez wiele lat pod jednym dachem i nie zauważyła, by łączyły ich jakieś niepokojące relacje. Sama główna oskarżona na sali sądowej zachowywała się dziwnie. Julianna twierdziła, że nie rozumie zadawanych jej pytań. Mówiła, że nie zna języka polskiego. Karolina natomiast nie była fizycznie obecna na sali rozpraw. Brała udział w rozprawie za pośrednictwem wideokonferencji. Siebie przedstawiała jako osobę, która dała się zmanipulować. Julianna początkowo była dla niej dobra i zaskarbiła sobie jej sympatię i zyskała zaufanie. Kiedy się do niej przeprowadziła, początkowo czuła się jak koleżanka. Szybko to się zaczęło jednak zmieniać. Z czasem opiekunka zaczęła traktować ją jak służącą. Ona spędzała całe dnie sprzątając dom i zajmując się końmi. W zamian nie dostawała za to pieniędzy, ani nawet nie mogła liczyć na specjalną wdzięczność. Wręcz przeciwnie. Julianna stała się względem niej agresywna. Zaczęło dochodzić do przemocy fizycznej, ale także i psychicznej. Wyzywała ją, biła po twarzy i obrażała jej rodzinę. Zdaniem Karoliny, początkowo Julianna do zabójstwa rodziców chciała zaangażować kogoś z zewnątrz. Miał być to znajomy Darka. Tamten miał mieć rozległe kontakty w półświatku. Jednak ten plan spalił na panewce i sama zdecydowała się wykonać swój plan. Po samym zabójstwie między nią i Julianną relacje kompletnie się popsuły. W końcu Julianna wyrzuciła ją z domu.
Wówczas zdecydowała się zacząć naprawiać mocno nadszarpnięte relacje ze swoją rodziną. Wyjaśnienia składał także Dariusz. Jego zdaniem nie wiedział on o planach pozbycia się rodziców Julianny. Zwrócił on uwagę na zależność Karoliny od swojej opiekunki. Nastolatka chciała być jak Julianna i bez wahania wykonywała jej polecenia. Sama Julianna z siebie robiła ofiarę, która bała się Dariusza i Karoliny. Oni mieli jej grozić, że jeżeli wyjawi komuś prawdę, to i ją może spotkać podobny los. Ten strach nie przeszkadzał jej jednak przez cały czas pobierać pieniędzy z konta nieżyjących już rodziców. Choć ona sama twierdzi, że od zawsze miała dostęp do konta rodziców, ponieważ pomagała matce w korzystaniu z bankowości elektronicznej. W zaistniałych okolicznościach zaczęto podejrzewać, że Julianna i Karolina mogły być zamieszane w śmierć Tomasza, która jak dotąd była klasyfikowana jako samospalenie. Prokuratura musiała ponownie przyjrzeć się sprawie, by rozważyć, czy w śmierć mężczyzny mogły być zaangażowane osoby trzecie. Jak dotąd nie znaleziono dowodów na to, że Karolina z przyjaciółką mogły być zamieszane w śmierć Tomasza Z. Ale prokuratura nie chce podawać szczegółowych ustaleń ze względu na dobro śledztwa. Już po zatrzymaniu osób odpowiedzialnych za zabójstwo w Kudowie gruchnęła informacja, jakoby Dariusz Z. był zamieszany w zbrodnię, która miała miejsce 25 lat temu. Chodzi o głośną i dość często opowiadaną w innych podcastach, niewyjaśnioną do dziś zbrodnię w Górach Stołowych. Tam, w sierpniu roku 1997, ktoś pozbawił życia dwoje studentów, Annę i Roberta. Po zatrzymaniu Dariusza pojawiło się wiele plotek, między innymi takie, że w jego ogródku znaleziono ciała dwojga studentów zamordowanych przed ćwierćwieczem. Pojawiały się również głosy, że w jego mieszkaniu zabezpieczono aparat, na którym uwieczniono ich zdjęcia. Inne doniesienia mówiły o tym, że mężczyzna przyznał się do udziału w innym zabójstwie w Wielkopolsce. Jednak wszystkie te pogłoski okazały się być nieprawdziwe. Należało jednak zbadać udział Dariusza w zabójstwie na narożniku. Dwa lata wcześniej, w roku 2020, prokuratura krajowa ponownie wróciła do tamtej sprawy. Miało mieć to związek z zatrzymaniem grupy przestępczej handlującej narkotykami. Rzekomo na terenie jednej z posesji znaleziono arsenał broni, w tym broń użytą w zabójstwie w roku 1997. Choć tej informacji oficjalnie nigdy nie potwierdzono. Jedną z zatrzymanych osób był Marek P. W swoich zeznaniach Karolina Z. wspominała o tamtym wydarzeniu. Otóż wspólnicy Marka mieli przywieźć do domu Julianny do Konradowa broń i laptop, by tam ukryć je przed organami ścigania, które mogły do nich dotrzeć. W jednej z rozmów Julianna miała powiedzieć Karolinie, że Marek P. miał być odpowiedzialny za zabójstwo na narożniku. Dariusz jednak twierdził, że nie sam Marek był zabójcą, a za zbrodnie odpowiadała grupa neonazistów. W tamtym czasie w rejonie miały działać dwie takie grupy. Pokrótce postaram się wam nakreślić tamtą historię. Powstało na jej temat wiele podcastów, ale przecież nie każdy musi ją znać. W sierpniu roku 1997 Ania i Robert, studenci Wrocławskiej Akademii Rolniczej, wybrali się na obóz naukowy do Karłowa. Miał on rozpocząć się 18 sierpnia. 17 sierpnia młoda kobieta z budki telefonicznej w Dusznikach zadzwoniła do swoich rodziców. Powiedziała im, że wybierają się w podróż niebieskim szlakiem, którym dojdą do swojego obozu. W ten właśnie sposób chcieli rozpocząć swoją przygodę dzień przed obozem. Był to ostatni raz, kiedy rodzice mieli kontakt z Anną. Z jakichś przyczyn nie dotarli do obozu. Nie kontaktowali się też z rodzicami. Przez kilka dni się nie pojawiali. W końcu jeden z kolegów zadzwonił do rodziców Anny, by zapytać ich, dlaczego nie pojawiła się na obozie.
Dopiero wtedy zdali sobie sprawę, że para zaginęła. Wszczęto poszukiwania. Robert bardzo dobrze znał okolice i wielokrotnie pokonywał tę trasę. Minęło 10 dni, nim udało się ustalić, co stało się z parą młodych ludzi. Oboje nie żyli. Ich wpółnagie ciała, w znacznym już stopniu rozkładu, leżały nieopodal szczytu narożnik. Robert zginął od 2 strzałów, natomiast Ania otrzymała 1 strzał między oczy, kiedy leżała na ziemi. Wyglądało to niczym egzekucja. Dlaczego Robert i Anna zginęli? Jaki był motyw zabójcy lub zabójców? I kto stał za tą zbrodnią? Pytań było wiele, a odpowiedzi próżno było szukać. Nie doszło do penetracji. Najprawdopodobniej sprawcy chcieli upozorować motyw seksualny, by w ten sposób odwrócić uwagę śledczych od prawdziwego motywu. Udało się ustalić, z jakiej broni strzelano do ofiar. Był to czechosłowacki pistolet kaliber 9 mm. Narożnik to dość popularny szlak. Musiał być ktoś, kto widział Annę i Roberta w ostatnich minutach ich życia. Należało zatem dotrzeć do osób, które feralnego dnia pokonywały tę trasę w tych samych godzinach co zamordowani. Przesłuchano ponad 100 świadków, część z nich kojarzyła Annę i Roberta. Śmiertelne strzały słyszane były w odległości nawet kilku kilometrów. Słyszano też przeraźliwy krzyk kobiety między strzałami. Był też mężczyzna, który twierdził, że widział kogoś wychodzącego z lasu przy szlaku, tuż po odgłosach towarzyszących dokonywaniu zbrodni. Zrobił mu nawet zdjęcie, ale niestety film się prześwietlił i nie udało się odtworzyć fotografii, która mogła doprowadzić do zabójcy. Małżeństwo lekarzy, które tego dnia wypoczywało w okolicy, widziało Annę i Roberta. Miał im towarzyszyć jeszcze jeden mężczyzna. Sprawiał on wrażenie, jakby był liderem grupy. Miał na sobie koszulę w kratę i plecak wojskowy. Był to blondyn. Na podstawie ich zeznań stworzono jego portret pamięciowy, który obiegł media. Proszono mężczyznę o kontakt. Ten z jakichś powodów nigdy się nie odezwał. Czy to oznacza, że miał on coś wspólnego z tamtą zbrodnią? Ustalono, że zaginął notatnik należący do Anny, a także jej aparat fotograficzny oraz zegarek. Tylko czy te przedmioty mogły być motywacją do pozbawienia życia 2 osób? Może zabójca zabrał je tylko przy okazji, ale czemu pamiętnik? To mogło rzucać podejrzenie na mężczyznę, który podróżował z dwojgiem studentów. Być może miał on podstawy, by sądzić, że kobieta napisała coś na jego temat w notatniku i zabrał go, by uniemożliwić śledczym dotarcie do jego osoby. Krążyły pogłoski, że w tamtym czasie widziany był bezdomny, który koczował na terenie górskim. Na widok policjantów miał uciekać. Nie znano jego personaliów. Ale skąd bezdomny miałby znaleźć się w posiadaniu broni? Ten wątek wydawał się niezbyt prawdopodobny. Inny, bardziej prawdopodobny, był taki, że Anna i Robert byli świadkami neonazistowskiego obrządku. W myśl tej teorii zobaczyli coś, czego nie powinni widzieć. Zauważeni przez uczestników, zostali złapani, a następnie zamordowani. Skąd wziął się taki pomysł? W roku 1997 w Dusznikach pojawili się neonaziści z całej Europy. Właśnie na terenie Gór Stołowych odbywały się ich spotkania. Byli rozpoznawalni, głównie dlatego, że chodzili w ciuchach wojskowych. Widziano ich na szlaku feralnego dnia. Ania i Robert zginęli w dniu 10. rocznicy śmierci Rudolfa Hessa, jednego z ważniejszych ludzi w trybie III Rzeszy. Być może neonaziści postanowili jakoś upamiętnić tę datę. Były to jednak tylko domysły, na które nie było żadnego potwierdzenia. We wrześniu roku 1998 śledztwo zostało umorzone z powodu niewykrycia sprawców. Już więcej nie dochodziło do zlotu neonazistów w Kudowie. Czyżby z jakiegoś powodu nie chcieli wracać w tamto miejsce? W lipcu roku 1998 zatrzymano zabójców, którzy pozbawili życia 2 mężczyzn strzałem w tył głowy.
Z racji charakteru tamtej zbrodni, próbowano ich wiązać z zabójstwem na narożniku. W toku śledztwa wykluczono jednak ich udział w tamtej sprawie. Próbowano też łączyć z tym zabójstwem Krzysztofa Gawlika, seryjnego mordercę zwanego Skorpionem. Nie udało się jednak udowodnić jego udziału w tej sprawie. Pojawiły się kolejne możliwe tropy. Między innymi było trzech mężczyzn, których udział w sprawie badano. Niedługo po zbrodni wszyscy trzej wyjechali za granicę kraju, każdy w innym kierunku. Przez lata nie można było się z nimi skontaktować. Jeden z tych mężczyzn miał mieć tendencję do sadyzmu. Być może wszyscy trzej byli zamieszani w tę sprawę i postanowili zniknąć, by uciec od odpowiedzialności. W roku 2009 do sprawy wróciła ekipa z Archiwum X. Zatrzymany w roku 2022 w związku ze sprawą Skudowy Dariusz jest dość podobny do człowieka z portretu pamięciowego przedstawiającego chłopaka, który jako ostatni widziany był w towarzystwie studentów zamordowanych na narożniku. Nigdy wcześniej Dariusz nie pojawił się w aktach sprawy. Po jego aresztowaniu na terenie jego posesji pojawili się funkcjonariusze z krakowskiego Archiwum X. Dokonali oni przeszukania, mającego na celu znalezienie przedmiotów, które łączyłyby go ze zbrodnią sprzed lat. Między innymi zostało wypompowane szambo, by sprawdzić, czy w nim nie znajduje się broń. Nic nie znaleziono. Po jakimś czasie pobytu w areszcie zdecydowano się na opuszczenie przez niego aresztu po wpłaceniu kaucji. Mogło to sugerować, że mężczyzna nie był podejrzany o udział w zabójstwie sprzed lat, wbrew temu, co mówiło się w mediach. Przez ćwierć wieku sprawą z narożnika żył i był w nią bardzo zaangażowany Janusz Bartkiewicz, dziś już emerytowany funkcjonariusz zajmujący się sprawą zabójstwa na narożniku. 31 sierpnia roku 2022 do mieszkania jego drzwi o 6 rano zapukali funkcjonariusze Archiwum X. Pobrano od niego odciski palców i zabezpieczono wiele przedmiotów należących do niego. Interesowały ich głównie te przedmioty związane ze sprawą zabójstwa na narożniku. A pan Janusz przez lata zebrał dużo materiałów do prowadzonego prywatnie śledztwa. Zabrano dokumenty, komputer i dyski. Nikt o zdanie go nie pytał. Śledczy, którzy go odwiedzili, powiedzieli, że według ich ustaleń ukrywa on przed organami ścigania ważne informacje dotyczące zabójstwa studentów. Zakazano mu też publikowania kolejnych materiałów dotyczących zabójstwa na narożniku. Sam pan Janusz zaznaczył, że jest dziennikarzem tygodnika DB 2010 i wszystkie informacje zdobył legalnie. Działania śledczych traktuje jako próbę zastraszenia go i działanie na oślep w związku z brakiem postępów w śledztwie. Na swojej stronie pan Bartkiewicz dzieli się interesującymi informacjami w sprawie zabójstwa na narożniku, które łączą tamtą zbrodnię z zabójstwem Skudowy. Według tych informacji Dariusz Z. dobrze znał się z Mieczysławem, który został zamordowany ze swoją żoną przez córkę i jej koleżankę. Co więcej, ci dwaj mieli dobrze znać Marka P., u którego zabezpieczono arsenał broni w roku 2020, a który być może miał związek ze zbrodnią w roku 1997. Do dziś nie doszło do żadnych oficjalnych ustaleń odnośnie tego, co wydarzyło się na narożniku. Przynajmniej prokuratura nie dzieli się takimi informacjami. Nadal też czekamy na rozwój wydarzeń w sprawie podwójnego zabójstwa w Kudowie oraz na wyjaśnienie okoliczności śmierci Tomasza Z. w Lądku-Zdroju. Juliannie S. i Karolinie Z. grozi nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności. Thank you.